Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Pojawiają się już informacje, że nie możemy gdzieś dojechać. Jaki to ma wpływ na branżę, na to, co się dzieje w turystyce? Z uwagą obserwujemy rozwój sytuacji i z dnia na dzień ona wygląda coraz gorzej. Po prostu dochodzą kolejne kraje. Z całą pewnością już w tej chwili mnóstwo turystów zastanawia się, co zrobić ze swoim urlopem. Za chwilę do tego z wakacjami powrócimy. Pojechać czy nie? Na razie wiemy, że do Izraela nie możemy, do Kazachstanu. To znaczy nie. Z takich wybieranych modnych destynacji. Jest trochę inaczej. To znaczy niektóre kraje, takie jak na przykład Izrael, turystycznie popularne, zamykają granice dla osób, które w przeciągu ostatnich 14 dni były w Chinach. Zaczęło się od tych osób, którzy odwiedzili Chiny w przeciągu ostatnich 2 tygodni, ale dokładane są kolejne kraje. W pierwszej kolejności Azja Południowo-Wschodnia, na przykład Tajlandia. Teraz dochodzą Włochy i tym podobne. Tak, więc jeśli nie mamy w paszporcie potwierdzenia, że byliśmy w którymś z tych krajów, no to do Izraela oczywiście wjedziemy. Ale wracając właśnie do tych kwestii związanych z zaplanowanymi podróżami i teraz się okazuje, że jest jakiś zakaz, że nie warto się wybierać, bo są pierwsze wypadki koronawirusa. Czy są jakieś możliwości ograniczenia strat, kosztów, które się poniosło? Trzeba podzielić to na 2 przypadki. To znaczy, jeśli turysta zarezerwował sobie sam, indywidualnie, co dzisiaj nie jest trudne, kupił przez internet bilet lotniczy, zarezerwował, zapłacił za hotel, na przykład wynajęcie samochodu, ubezpieczenie, etc., no to w tym przypadku jest z jego punktu widzenia gorzej. To znaczy, ci pojedynczy dostawcy usług turystycznych nie będą chcieli zwracać pieniędzy najprawdopodobniej. W lepszej sytuacji są turyści, którzy zarezerwowali wycieczkę, wyjazd, wakacje z biurem podróży, ponieważ organizator turystyki, biuro podróży w Polsce działa na podstawie ustawy o imprezach turystycznych i ta nakazuje organizatorowi turystyki zwrot wszystkich wpłaconych przez turystę opłat w przypadku, jeśli wystąpiły niespodziewane, nieuniknione, nadzwyczajne okoliczności, ale uwaga, w miejscu docelowym bądź najbliższym sąsiedztwie. Ta ustawa działa od niedawna, od kilku lat i do tej pory nie mieliśmy podobnych przypadków, więc trudno rozstrzygnąć, jak w przypadku sporu, na przykład sądy będą rozstrzygały, bo czy co to koronawirus znaczy? Koronawirus jest tym nadzwyczajnym przypadkiem. I co to znaczy miejsce docelowe oraz jego najbliższe sąsiedztwo? Bo kraje potrafią być duże, prawda? I teraz czy ktoś na gruncie tej ustawy może oczekiwać zwrotu pieniędzy za wycieczkę do Rzymu, na którą nie chce jechać, z racji na to, że koronawirus jest w północnej części kraju. I jeszcze o jednym niuansie warto wspomnieć, bo prawo prawem, natomiast dobra praktyka biur podróży. Wczoraj nawet wiceminister rozwoju podpisał taki dekalog, swoisty dekalog, który ma obowiązywać, który wypracowali agenci biur turystycznych. To jedno ze stowarzyszeń opracowało taką listę i dobrze, bo dobrych praktyk nigdy za dużo. Z punktu widzenia biura podróży to nie jest łatwa decyzja o odwołaniu wycieczki i zwrocie wszystkich wpłaconych pieniędzy ze swoim turystom, klientom, bo w tym przypadku to biuro podróży zapłaciło zaliczki albo już całość za hotele. W turystyce często płaci się z góry. To biuro podróży ma podpisane umowy z linią lotniczą i też dokonane jakieś wpłaty, których linia lotnicza nie zwróci. No chyba, że linia lotnicza zawiesi połączenia w danym terminie do tego kierunku. To wtedy tak jak się to stało chociażby z Chinami. Ale no na przykład mamy na liście krajów, do których, co do wyjazdu, do których ostrzega główny inspektor sanitarny Japonię. Za chwilę nam się zaczyna szczyt sezonu turystycznego w Japonii. Kwiecień, prawda, kwitnienie wiśni. Mnóstwo ludzi wiosną do Japonii się wybiera. Samoloty latają, połączeń nie anulują. Wykupiliśmy wycieczkę. Biuro podróży ma zobowiązania. I teraz czy biuro podróży na kwiecień anuluje wycieczkę do Japonii i zwróci nam pieniądze, czy nie?
nie. W każdym przypadku to będzie indywidualna decyzja konkretnego biura podróży. Codzienna lektura, wszystkie komunikaty. No jeśli, a poza tym, jeśli nasz stan zdrowia wskazuje na to, że jesteśmy no, przewlekle chorzy na coś, no to raczej się nie wybierać, raczej rezygnować. Zdecydowanie należy zachować zdrowy rozsądek, bo ja sobie wyobrażam, że dzisiaj przez cały dzień będą telefony turystów, klientów do biur podróży, którzy będą pytali o możliwość odwołania wycieczki we wrześniu albo w październiku, czy przeniesienia na inny kierunek. Ktoś ma wycieczkę, załóżmy, na wrzesień do Włoch i będzie pytał o możliwość jej przeniesienia na inny kierunek. Radziłbym się na razie wstrzymać, bo we wrześniu możemy mieć zupełnie inną sytuację. Jeśli nie uda się epidemii tego wirusa zatrzymać, no to skąd możemy wiedzieć, które kraje będą niebezpieczne we wrześniu? Ale liczymy na to, że już lada moment sytuacja się unormuje i uspokoi, no bo przecież jesteśmy w przededniu dużego sezonu turystycznego. Kwiecień, maj, długi weekend majowy, później długi weekend czerwcowy. Czyli reasumując, jeśli jest biuro podróży, zamawialiśmy jakąś usługę turystyczną przez biuro podróży, to pewne koszty można odzyskać. Jeśli robiliśmy to samodzielnie, wszystko sobie samodzielnie załatwiliśmy, czy są tutaj jakieś szanse? To będzie znacznie trudniej. Zależy na przykład od operatora, za pomocą którego rezerwowaliśmy hotel i płaciliśmy jakieś zaliczki, bo być może niektóre firmy, czy operatorzy platformy internetowej, czy właściciele hoteli w trosce o swoją dobrą markę na przykład wyjdą w sposób korzystny z decyzją dla klienta. Tak, na przykład, że zwracamy albo część zwracamy. To jest tak standardowo, jeśli turysta sam sobie rezerwuje, dzisiaj głównie za pomocą internetu, to ma bardzo małe szanse na zwrot jakichkolwiek kosztów. Bilety lotnicze na przykład kupujemy, prawda? I kupujemy je najczęściej w najtańszej taryfie, takiej, która jest całkowicie bezzwrotna, z którą nie można zrobić nic, ani zmienić nazwiska, ani zmienić terminu. Zapłaciliśmy konkretną kwotę za bilet lotniczy, nie chcemy w dane miejsce lecieć, tracimy wpłacone pieniądze. Czy można się od tego wszystkiego ubezpieczyć? To jest bardzo dobre pytanie. Do tej pory nikt nie zakładał takiego rozwoju sytuacji, więc standardowe ubezpieczenia na wypadek rezygnacji nie obejmowały takich sytuacji, bo jest na rynku ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Zachoruję przed wyjazdem, nie mogę jechać i wtedy takie ubezpieczenie mi pokrywa koszty rezygnacji. Natomiast w tych ubezpieczeniach, które znam, takiego punktu nie znalazłem. Po prostu chyba nikt do tej pory nie przewidywał aż takiego rozwoju podobnej sytuacji. Czyli czekamy ewentualnie na taką inicjatywę ubezpieczycieli, bo jak na razie no, w przypadku koronawirusa w tych ofertach ubezpieczeniowych nie ma. Tak, ale też trzeba dopowiedzieć, że należy rozróżnić to ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z ubezpieczeniem leczenia w trakcie pobytu za granicą, na wycieczce, bo z kolei olbrzymia większość ubezpieczeń, które są na polskim rynku, obejmuje koszty leczenia w trakcie pobytu za granicą w przypadku takiej sytuacji, jaką mamy teraz. Czyli ewentualnie na chorowanie będzie ubezpieczenie, ale na zwrot kosztów poniesionych na organizację własnego wyjazdu z powodu koronawirusa już nie. Raczej nie, przy czym zawsze trzeba zajrzeć do warunków ubezpieczenia, które się ma. Na rynku jest mnóstwo ubezpieczeń turystycznych. I teraz hasło mam ubezpieczenie, okej. Niewiele nam mówi, trzeba zajrzeć do warunków tego ubezpieczenia. Czyli dokładnie poznać ofertę i wtedy ewentualnie podejmować decyzję. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Polskie Radio Białystok.